Szanowni Państwo, 21 października możecie dokonać ważnego wyboru. Wyboru tego, co było i jest, albo wyboru tego, co nowe. Nazywam się Mariusz Gierus i jako nowy radny Jeleniej Góry chcę z energią i zaangażowaniem służyć Wam, mieszkańcom mojego rodzinnego miasta, które kocham. To tu wróciłem po studiach, by założyć własną firmę prawniczą. Tu poznałem moją żonę, tu urodzili się moi trzej synowie. To tu działam od lat na rzecz wartościowej edukacji. Jako lider listy PiS w okręgu numer 3 chcę zrobić wszystko, aby swoją energią i zaangażowaniem dać impuls do rozwoju Jeleniej Góry na miarę jej największych atutów, którymi jesteście Wy i piękno natury, która nas otacza. Proszę o Wasze głosy. Nazywam się Mirosław Ludorowski, jestem absolwentem Politechniki Wrocławskiej, jestem żonaty, mam dwóch synów od roku 90, jestem mieszkańcem osiedla Czarne, jestem zaangażowany w życie osiedla i miasta. Chcę poświęcić swój czas temu, aby doprowadzić do poprawy warunków życia jeleniogórzan poprzez zmniejszenie emisji smogu i kosztów ogrzewania, cen wody. Chciałbym przyciągnąć inwestorów dających atrakcyjne miejsca pracy, poprawić infrastrukturę dróg i kolei, ożywić budownictwo mieszkaniowe. Chciałbym zrewitalizować centrum Jeleniej Góry, lepiej wykorzystać atuty turystyczne naszego miasta oraz podziałać z nowym prezydentem, panem Krzysztofem Mrozem, w realizacji wspólnego programu dla Jeleniej Góry. Proszę o Państwa głos. Bogusław Chrzan, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i historii w liceum ogólnokształcącym, wieloletni działacz samorządowy i społecznik, kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Rady Miejskiej Jelenia Góra, okręg numer 3, pozycja numer 7. Jako radny chciałbym być radnym uczciwym i aktywnym. I wraz z aktywnym prezydentem, mam nadzieję senatorem Krzysztofem Mrozem, chciałbym realizować zadania powierzone gminie. Moim głównym celem będzie walka o odbudowę Rakownicy. Rakownicy, która ma dla mnie ogromnie wielkie, sentymentalne znaczenie, gdyż tam właśnie zapadła decyzja o wspólnym życiu z moją kochaną małżonką. Dziękuję Państwu bardzo i liczę na Państwa głosy.